Cieszę się przede wszystkim, że mogę tutaj wystąpić, bo jeszcze jakiś czas temu siedziałem z drugiej strony sali i oglądałem inne wykłady na ostatniej jesieni. I powiem tak, tak sobie coś zaplanowałem na powiedzenie, ale wykład Bobsona mnie tak mocno tutaj jednak poruszył, więc zacznę od tego, że jestem tym pasożytem, prawie robię różnicę, który czerpie z open source, ale stara się troszeczkę do tego wnieść. To na końcu też pozwolę sobie na krótką kryptoreklamę pewnego projektu open source'owego, do którego chciałbym Was potem zaprosić. Natomiast ogólnie chciałbym powiedzieć o tym właśnie, jak można zarobić na open source. Wiadomo, biznes to są pieniądze. Tutaj nie ma co mówić, że nie. Bo jeżeli mamy już powyżej wieku, dajmy na to, wiecznego studenta, no to już może nas zacząć interesować kurs franka szwajcarskiego na rynku, czy jest wyższy, czy jest niższy. Może nas zacząć interesować inna sprawa, więc trzeba skądś pozyskiwać pieniądze. Można oczywiście iść do pracy, ale nie wszyscy lubią chodzić na 9 rano do 17 i wysłuchiwać jakieś tam różnych dziwnych rzeczy na swój temat godzinny, więc wówczas, tak jak ja, otwierają własną działalność gospodarczą. No i co? No i mam Linuxa i mam różne oprogramowania open source'owe, które wykorzystuję do tego, żeby zarabiać. Wykorzystuję również oprogramowanie komercyjne, bo tutaj niestety trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy nie da się zrobić open source. Przynajmniej na dzień dzisiejszy nie znam takich projektów open source'owych, które można by wykorzystać w pełni w tym, czym ja dla klientów, co ja dla klientów oferuję. Tutaj, o czym powiem w ogóle? Powiem o tym, co możemy zrobić, jakie są potrzeby użytkownika. Jeden przykład wdrożenia podam. To jest realny system, który działa w oparciu o open source i closed source. Tak. U użytkownika, który posiada firmę, dosyć niemałą, sprawdza się. O, tak powiem wprost. Natomiast o czym nie powiem na pewno. Nie powiem o tym, jak znajdować klientów. Nie powiem o tym, jak sobie ich zdobywać, bo tego nie wiem. Nie jestem w tym szczególnie dobry. Jakichś tam klientów ja zdobyłem. Czasami udaje mi się zdobywać nowych, czasami mi się nie udaje, czasami inni są lepsi. Ja nie jestem handlowcem, jestem nawet trudno powiedzieć inżynierem, bo moje wykształcenie to tylko liceum. Ale jestem technikiem, o tak bym to powiedział. Potrafię coś zrobić. Mam nadzieję, że potrafię dobrze, co moi klienci czasami doceniają, czasami nie, czasami inni mówią, że jest ok, a czasami mówią, że nie. W każdym bądź razie tutaj oferta handlowa. Co możemy zaoferować, prowadząc firmę? Firma jest jednoosobowa. Firma jest na małżonkę, ja jestem osobą współpracującą. Bardzo ciekawa sytuacja w naszym prawodawstwie w ogóle, bo nie jestem ani bezrobotnym, ani pracownikiem, ani nikim. Także nie mam żadnych długów, nie mam żadnych zobowiązań, nie mam też żadnych pieniędzy. W każdym razie ja działam i co? Mamy Linux jako system serwerowy. Tutaj jest Ubuntu LTS podane już. Takiego systemu używam i uważam, że jest ok. Poza tym możemy Linuxa dać jako system na router. Przykładem jest projekt IPCO. Bardzo ciekawy projekt routera, gdzie można wdrożyć. Oczywiście można też wziąć pudełko spółki z gotowym softem wgranym, ewentualnie w grecz OpenWRT. Możemy wziąć EGROWPOWER, e-commerce, bądź dowolne coś tam, co czasami klient sobie wymyśli. Ponieważ nie wiadomo, klienci mają różne pomysły, a ideą i zaletą open source w tym zakresie jest to, że jak dobrze poszukamy, to znajdziemy jakiś projekt, który będzie akurat odpowiadał życzeniom klienta, bądź będzie wymagał niewielkich modyfikacji, bądź w ostateczności trudno trzeba usiąść i napisać wszystko od początku. Ale pobranie open source jakiegoś projektu gotowego daje nam to możliwość, że po prostu mniej czasu spędzimy na przygotowanie rozwiązania dla klienta. Mamy system hostingowy, Debiana, jest config. Myślę, że w tym gronie specjalnie nie muszę tłumaczyć, co te projekty przedstawiają. Mamy oprogramowanie open source na biura, czyli wszelkiego rodzaju właśnie LibreOffice, Firefox, czy Evolution jako klient poczty elektronicznej, kalendarza, cokolwiek innego. W praktyce można wiele rzeczy w pracy biurowej
prowadzić za pomocą open source. To się udaje, zapewne. No i mamy oprogramowanie komercyjne dla firmy. Tutaj podkreślone, to jest jeden z tych elementów, o których właśnie powiedziałem. Nie znalazłem dobrego projektu open source, który można by użyć jako systemu informatycznego dla firmy handlowej. Czyli wystawianie faktur, wystawianie paragonów, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, co jest bardzo ważne, bo często jest potrzebne, współpraca z urządzeniami takimi jak wagi, jak kolektory danych, jak czytniki kodów kreskowych, takie różne rzeczy. Tutaj niestety trzeba powiedzieć, że jest to taki obszar, gdzie może jak mecenat 2.0 Roberta wypali, to będzie się bardzo opłacał. Na razie obawiam się, że się nie opłaca w idei open source, po prostu brakuje utrzymania właśnie tego, żeby taki projekt mógł żyć i żeby był dostosowany zarówno do przepisów polskiego prawa, jak i do wszelkich rzeczy, które na rynku się pojawiają. Czy to, jeśli mówimy o urządzeniach, jak nowe drukarki fiskalne czy wagi, czy to o nowych przepisach prawa, czy o nowych w ogóle sytuacjach, potrzebach związanych z klientami. Na dzień dzisiejszy niestety oprogramowanie komercyjne, ale działające pod Linuxem. To jest ważne, ponieważ nie tracimy z oczu tej idei używania open source wspólnie z innymi rozwiązaniami. Nie musimy mówić klientowi, ok, wie pan, Linux, tu wszystko świetnie, super, no ale jakby chciał pan fakturę, to niestety musi Linux. Nie. Możemy powiedzieć klientowi, to wszystko cały czas na jednym systemie i poza tym właśnie drukarki fiskalne i ogólnie sprzęt komputerowy możemy oferować. Tak więc generalnie rzecz biorąc, możemy przyjąć, że tak lekko licząc 95% potrzeb firm znajdujących się na rynku jesteśmy w stanie zaspokoić ofertą naszej firmy. Czy to wykorzystując open source, czy nie open source, ale możemy wspólnie na jednej platformie systemowej to wszystko zrobić. Ostatnio nawet zauważyłem, że są firmy, które całkiem niezłe systemy kadowskie zaczynają na rynku zawypuszczać. Jest Dassault System, taka firma francuska, która ma całkiem dwa spore projekty kadowskie, bardzo dobre. I ostatnio właśnie zauważyłem, że mają wersję Linuxową. Ok. Co jest ważne dla klienta, ta druga strona, bo to, co my możemy mu dać, to jest ok. Super. My możemy mu zaoferować samochód, kawę, rano mu przyniesiemy, nie wiem, wyczyścimy mu wycieraczkę przed drzwiami, to wszystko możemy zrobić za jakieś tam pieniądze, ale czego klient tak naprawdę potrzebuje? Klient potrzebuje przede wszystkim stabilności. To jest taka rzecz, która jest bardzo ważna. Ja zauważyłem po rozmowach z różnymi klientami, że co jest największym problemem? Panie, nie działa. No. Działał kwadrans temu, teraz już nie działa. No, tragedia. Tragedia jest zawsze w przypadku na przykład sklepu spożywczego. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie do sklepu i stoicie w kolejce do kasy. Przed wami są trzy osoby. I te trzy osoby w kolejce do tej kasy, jak spojrzycie na zegarek, spędzą może 40 sekund. Ale pomyślcie, jak dla was owe 40 sekund wygląda. Stoicie i jest jeszcze kolejne. Czasami odgrywa zupełnie inną rolę, niż nam by się wydawało, patrząc na zegarek. 40 sekund teoretycznie to jest tyle, co ja tam powiem, parę słów. Ale w kolejce do kasy jest to strasznie długo. Dlatego stabilność działania systemów jest dla firm bardzo ważna. Bo o ile firma, która wystawia jedną fakturę na 3 godziny, ok, nie będzie działać kwadrans, najwyżej wstrzelimy się w ten inny kwadrans. Ale sklep spożywczy musi już działać cały czas, nie może mieć przestoju, bo to po prostu jest kolejka klientów, którzy nagle robią się zdenerwowani. Kolejna rzecz, dostępność. Z każdego zakątka ziemi. Myślę, że dzisiaj wiele osób powiedziałoby, że z systemami Windowsowymi to też nie ma problemu, są łącza, są RDP-y, różne rzeczy, tak, ok. My z systemami open source Linuxami również to mamy, możemy powiedzieć, ok, to też działa. To działało wcześniej, działa lepiej, stabilniej, po prostu jest. To jest ważne i możemy to zapewnić. Kolejna rzecz, wsparcie serwisowe. I tutaj techniczne wsparcie systemów i merytoryczne wsparcie pracowników. Dwie rzeczy bardzo ważne, jeżeli chcecie myśleć o własnej działalności gospodarczej. Trzeba umieć pomagać innym. To znaczy, trzeba mieć wiedzę z zakresu techniki, technologii, tak? To, że my naprawimy serwer, to jest ok, to jest fajnie, ale również
trzeba umieć powiedzieć pani w księgowości, jak należy użyć programu A bądź B i powiedzieć to w taki sposób, żeby ona po pierwsze zrozumiała, po drugie nie myślała, że ją obrażamy, po trzecie nie pobiegła z tym do szefa, że ona uważa, że my ją obrażamy. Bo na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Dodatkowo merytorycznie warto by też umieć poradzić klientowi często w różnych sytuacjach. Na przykład, nie wiem, móc podpowiedzieć coś z zakresu prawa. Jeżeli zajmujemy się systemami fiskalnymi, tak jak ja, to staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu przepisów fiskalnych, żeby móc powiedzieć, szanowny panie kliencie, ok, przegląd fiskalny urządzenia musi pan wykonać raz na 24 miesiące, bo tak mówi rozporządzenie ministra finansów, numerek to już można tam, powiedzmy sobie, pominąć. Ale ważne, żeby takie różne rzeczy, niekoniecznie informatyczne, również wiedzieć. Z tego wynika coś takiego, nie można wdrożyć sklepu fryzjera. Kiedyś miałem takie wdrożenie, fryzjer chciał oprogramowanie, spróbowałem wdrożyć tam oprogramowanie, które standardowo wykorzystuje się w sklepie spożywczym. Nie udało się. Zdecydowanie. Mimo szczerych chęci moich, jego nie przystawało jedno do drugiego. Dlatego trzeba wiedzieć różne rzeczy, nie tylko jak działa komputer, żeby po prostu klientowi, który ma potrzebę pewną, zaproponować dobre rozwiązanie. Tutaj również warto pamiętać o tym z takiej strony, że jeżeli ktoś chce system hostingowy, to my mu nie zaproponujmy tego ROPR, bo to nie do tego służy po prostu. Także trzeba mieć tą wiedzę z różnych dziedzin. No i cóż dalej? Koszty TCO, czyli Total Cost of Ownership, takie piękne stwierdzenie i piękny skrót, który bije rekordy popularności, myślę teraz. Tutaj zdania są podzielone, bo niektórzy mówią, że systemy Windowsowe są tańsze, bo nie trzeba ludzi uczyć. Inni mówią, że są droższe, bo kosztują. Trudno mi powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli firma, w której wdrożyłem akurat rozwiązanie Linuxowe, miała laptopy, bo handlowcy tam używają laptopów i były tam Windowsy, to ja średnio co miesiąc jeden z laptopów do mnie przyjeżdżał pod tytułem przestał działać. Tak. Trochę wirusów, parę zdjęć, kilka różnych tak fotek z internetu i nagle laptop nie działa. Oczywiście bywają to pieniądze dla mnie, bo ja to robię. Tak. Wdrażając tam Linuxa, zarobiłem tylko raz, bo potem taki laptop nie wrócił do mnie jeszcze z najbliższy rok. Dopiero aż już bateria całkowicie wyczerpała i nie ładowała się i w ogóle wszystko to przyjeżdżał, coś trzeba było z nim zrobić. Natomiast wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, dobre zastosowanie Linuxa w komputerach potrafi obniżyć koszty. A takim ludziom jak ja, prowadzącym działalność, daje to możliwość, że ok, ja nie zarobię ciągłych naprawach Windowsów, ale mam albo czas na to, żeby zająć się innym klientem, albo mam czas na to, żeby pogłębiać własną wiedzę i tworzyć nowe rozwiązania. Bo to też trzeba, no nie można stać ciągle w miejscu. W tą stronę. Pytanie, jaką dystrybucję wybralibyście dla biznesu? Ja już wcześniej napisałem, trochę niepotrzebnie, powinienem to sam to wyrzucić, Ubuntu LTS. Tutaj też. Na pewno, jak wielu nas jest, to tyle jest dystrybucji Linuxa, przynajmniej jeśli nie więcej. Jest szansa, że każdy z nas powiedziałby swoją dystrybucję ulubioną, każdy powiedziałby inną. No i oczywiście, jeżeli bierzecie coś, na czym się znacie, wdrażacie to i to działa, ok, super, świetnie. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że wdrażam Ubuntu LTS, dlatego że jest firma, która stoi za tym systemem i udziela wsparcia. Udziela wsparcia, tutaj nie widać lat. W tej chwili jesteśmy gdzieś w tym etapie, bo 0.4.4 wyjdzie niedługo. W każdym bądź razie tutaj jest gdzieś okolice roku 2013, a tutaj jest gdzieś okolice roku 2015. Do tego czasu firma Canonical, o ile oczywiście nie upadnie, bo każdy może upaść i każdy może zniknąć z rynku, nawet Microsoft. Także tutaj to nie można powiedzieć, że a, bo oni są mniejsi, a tamci są mniejsi. Digital Equipment Corporation też kiedyś było wielką firmą, upadło, kupili ich, kolejne też troszkę.
W każdym bądź razie do 2015 roku mamy aktualizację pakietów i nie musimy się martwić tym, czy akurat posiadamy SSH z jakąś tam dziurą, czy coś tam, bo po prostu aktualizacje przychodzą i są. Jest to ważne dla klientów biznesowych, ponieważ biznes czego nie cierpi? Nie cierpi zmian. Biznes lubi stabilne sytuacje. To jest właśnie to, stabilność. I tutaj możemy powiedzieć, ok, szanowni państwo, ten system instalujemy na serwerze i do 2015 roku mamy święty spokój. W tym czasie wyjdzie, tak sądząc po tym, gdzieś tutaj 12.04, będzie już można myśleć nad aktualizacją serwera do kolejnej wyższej wersji, która również przez parę lat będzie utrzymywana. Oczywiście istnieją jeszcze dystrybucje inne, które są długo wspierane przez producentów, mianowicie Red Hat i SLES, czyli SUSE Linux Enterprise Server. Niemniej jednak ja ich nie polecam. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, trzeba za nie zapłacić dodatkowo za wsparcie, żeby pakiety były dostępne. Ubuntu nie trzeba. To jest to pasożytnictwo, ale to ja z tego zarabiam. A po drugie, kiedyś w SLES-ie, ponieważ jestem partnerem Novella, to dostałem SLES-a takiego tam do próby, próbowałem sobie klienta SVN-a zainstalować. Jeszcze mi po dwóch dniach odechciało mi się zupełnie. Próbowałem to ze źródeł skombinować, to mi wypisało, że czegoś tam nie ma, paczka była zainstalowana, chciałbym paczkę odinstalować, znowu coś ze źródeł kompilować. Generalnie rzecz biorąc, żeby uzyskać to, co potrzebuję, to musiałbym ze SLES-a zrobić normalne OPSUS. No i tyle z tego było. Także w Ubuntu nie ma tego problemu. Generalnie większa część rzeczy, tak jak i w innych dystrybucjach, jest dostępna. O, przepraszam, nie w tą stronę. Okay. Teraz przykład. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj sieć VPN-ową, serwer klienta 1, księgowość serwer 2, serwer 3. Tutaj mamy laptopa, mamy mobilnych handlowców, mamy internet. To jest schemat mniej więcej funkcjonalny tego, co funkcjonuje u klienta. Czyli hurtownia, księgowość, mój serwer na DSL-u ze stałym numerem IP, który spina to wszystko w sieć VPN, oraz laptopy mobilne i mobilni handlowcy z pocketami PC, którzy poprzez internet i też VPN komunikują się z odpowiednimi serwerami. Co tutaj mamy? Tutaj mamy właśnie OpenVPN, SCP jako bezpieczne kopiowanie danych, SSH i punkty jako terminale aplikacji. Znów, elementy, które zebrałem z różnych projektów open source'owych, no bo trudno powiedzieć OpenVPN, SCP, SSH, punkty, to jest wszystko open source. Jak również zamknięte oprogramowanie, RC konsole to jest takie oprogramowanie klienta do aplikacji tej fakturującej i dzięki temu dowolny handlowiec z dowolnego miejsca ze świata może się połączyć w każdej chwili z serwerem, który znajduje się w hurtowni i zna bieżące stany, zapasy magazynowe, ceny, może wystawić dokument, wydrukować go, to wszystko jest w jednej centralnej bazie danych. Także tutaj pewne te elementy open source możemy wykorzystać, żeby właśnie dać pełną funkcjonalność klientowi. Tutaj jest to tak zrobione, że ponieważ to są na Australii, no to na zmiennych numerach IP byłoby to trudno, ze świata ciągle dynamik DNS bywa zawodny, więc nie zawsze lubię go używać. Po prostu wystawiam odpowiednie porty na moim serwerze, który już ma stały numer IP, przepuszczam to wszystko, przeforwardowuję do klienta, SSH tworzy mi tunele przez OpenVPN-a, po prostu jest i działa. Także w ten sposób można całkiem fajną infrastrukturę zbudować, która jest wbrew pozorom stabilna, bo jeszcze do tego mogę zrobić sobie na przykład taki manewr, że jeśli ten serwer na przykład nie jestem go w stanie spingować z mojego, no to dostaję SMS-a pod tytułem coś jest nie tak z internetem. Mogę od razu klientowi zaraportować, szanowny panie, proszę posłać pracownika do tego tam kanciaku z tyłu, bo na pewno wyciągnął prąd z routera. Bo tak się zdarza czasami, jak przechodzi pani sprzątaczka. Także to tak wygląda. Co dalej? Jak jeszcze możemy wykorzystać open source? Tutaj jest taki zrzut ekranu, właśnie Ubuntu. No, z wersją demonstracyjną tej aplikacji, która już nie jest open source. Ale mam Ubuntu i mam
taki projekt, który się nazywa Remastersys, który służy do tego, żeby przygotowywać właśnie remiksy. Remiksy Ubuntu konkretnie. I mogę przygotować system, który wygląda podobnie jak Windows, tego tu nie widać, tutaj są xiki w tej części okienka. Także dla klienta przychodzi system, który wygląda podobnie, przynajmniej na tyle, że ktoś, kto nie zna zupełnie Linuxa, jest w stanie przy tym usiąść i popracować. To znaczy, z doświadczenia wie, że klawisz X zamykający jest w prawym górnym rogu okna, no to go tam ma. Co więcej, tego tutaj też nie widać, ale jest zainstalowane od razu oprogramowanie HP Lib, najnowsze, żeby wszelkiego rodzaju urządzenia HP były dostępne. Są zainstalowane różne kodeki, żeby MP3 i filmy można było sobie spokojnie odtwarzać. Bo oczywiście można powiedzieć przecież tak, można sobie wziąć Linuxa, każdy może to sobie wziąć i tam podoinstalować i tak dalej, jest ok. Ale powiem Wam w ten sposób, jeżeli będziecie musieli wdrożyć coś takiego sensownie działającego u klienta i będzie przed Wami stało 15 laptopów, trzeba będzie na każdym takiego Linuxa od zero wgrać, dograć sterownik, dograć pakiety, dograć to, dograć tamto, potem zainstalować Ubuntuika, przestawić mu, żeby xiki były po prawej stronie, nie po lewej, to myślę, że po trzecim laptopie już będziecie mieli dosyć. Ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że własny wolny czas warto zainwestować w to, że przygotuję sobie właśnie coś takiego, gotowca, który potem wkładam i po prostu robię zainstaluj system, odpowiadam na 4-5 pytań, wpisuję login, hasło i już. I mam gotowy, działający system. Co więcej, mam tutaj pewne elementy, na przykład jak wsparcie AMIC, które pomagają mi, bo na przykład jest to, to wsparcie AMIC, to jest klient TeamViewer. Przypuszczam, że wielu z Was słyszało o tym oprogramowaniu. Jest ono również zamknięte, to nie jest open source, ale ma bardzo ciekawą licencję wbrew pozorom, ponieważ należy wykupić tylko licencję dla tego, kto udziela wsparcia. W momencie takim, jakim ja jestem, to jestem tylko ja. Zatem kupuję jedną licencję na siebie, jako firmę udzielającą wsparcia, a wszyscy inni, którzy z tego korzystają, mogą skorzystać z tego za darmo. Oni podają mi swój ID i to ja udzielam im wsparcia, zatem ja płacę za licencję. Każdy klient ma to za darmo. To jest bardzo dobre. Osobiście uważam, że okej. Zapłaciłem pewne pieniądze, uważam to za dobrze wydane pieniądze i uważam, że ta aplikacja dobrze działa i jest fajna. Bo mogę szczerze polecić każdemu. A jeżeli jest wykorzystywana do niekomercyjnych zastosowań, jest zupełnie wolna od opłat. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to właśnie to oprogramowanie. Niestety, z chęcią przyjąłbym informację o tego rodzaju projekcie open source, który byłby na tyle zaawansowany, że pozwalałby robić to wszystko, co robi ten program. Wtedy chętnie bym podstawił to już było open source dla firm do wystawienia faktur, rachunków i takich różnych rzeczy. Niestety nie. Zatem sprzedaję normalnie aplikację komercyjną, dodając do niej oczywiście te elementy wszystkie open source, bo nie ma tutaj innego wyjścia. Tutaj jest aplikacja, która działa pod Linuxem, działa terminalowo, więc przez SSH spokojnie można do niej się dostać. Działa szybko i działa dokładnie. A dodatkowo możemy również robić pewne rzeczy do niej. Może trudno by to powiedzieć na zasadach open source, chyba że ktoś po prostu to da klientowi. Niemniej jednak aplikacja jest otwarta, można do niej dorabiać pewne elementy. Na przykład można zrobić coś takiego, że aplikacja z serwera wysyła automatycznie mail, a w mailu jest zawarty wydruk PDF-u faktury. To jest taka przykładowa fakturka w PDF-ie, gotowa. I wówczas uzyskujemy taki efekt, że ktoś, kto jest gdzieś tam, tworzy sobie dokument z systemu bezpośrednio wysyła go mail. Także tutaj też aplikacja jest owszem komercyjna, ale już program do wysyłania maili, no to jest po prostu zwykły MailX na systemie Linuxowym.
mamy możliwości dorabiania różnych rzeczy. Ja na przykład w pewnym momencie dorobiłem takie ładne wykresiki, które daję klientom za darmo w ogóle, jeżeli kupią aplikację. No bo kiedyś jeden klient mi powiedział, a proszę Państwa, ten wasz program to jest taki biedny, stary, dosowy w ogóle, tego nie jest kolorowy, a te inne to mają wykresy. No to zdenerwowałem się mocno na klienta, usiadłem i napisałem. Także po prostu jest i rozdaję. Jeżeli ktoś weźmie aplikację, to dostaje do tego zestawienia, proszę bardzo, nie ma problemu. Tutaj też mamy tą przewagę open source, że jestem w stanie znaleźć sobie to, na przykład zostało w Lazarusie, w FreePascalu. Zbieram jakiś projekt, który wykorzystuję i używam. Czasami na tym zarabiam, czasami nie, ale jest. Mamy możliwości zrobienia czegoś takiego jak post. Taki ładny, klikalny, też ładnie wykonany w Blade'zie, to akurat kolega mi zrobił i tutaj zupełnie mu zapłaciłem. Powiedziałem, słuchaj chłopie, twoja robota jest świetna, należą ci się pieniądze. Podpisuję normalnie umowę, ja będę twoim mecenatem, tak, bo ja z tego będę czerpał korzyści później, czyli ty robisz, ty masz wiedzę, ok, ty ode mnie dostajesz kasę na zrobienie tego, jest super. Teraz jeszcze jedno słowo na temat tego, że o otwartości aplikacji. Pytanie, czy ktoś kojarzy tego rodzaju język programowania? Z góry uprzedzam, muszą być starsi. Tak, bardzo dobrze. Tak jest. To jest Clipper. Aplikacja jest napisana w Harbor, to jest port Clippera już na Linuxa, taki nowszy, całkiem fajny. I można najzwyklej w świecie dorabiać własne moduły do aplikacji. W ten sposób można na życzenie klienta ją rozbudowywać. Oczywiście można powiedzieć, że Clipper to tak jak dla Ciebie i dla mnie, dla starych już, tak, bardzo starych. Że młodsi to tego w ogóle nie znają, w ogóle nie wiedzą co to jest, tylko liczy się Python i tak dalej, i tak dalej. Otóż jako ciekawostkę dla tych wszystkich, którzy tak mówią, tutaj jest tylko efekt tego, jak to działa, ale pokażę to. Android Support for Harbor. Ostatnio jest taki projekcik właśnie, który umożliwia tworzenie aplikacji w języku programowania Harbor pod Androida. Przy tej okazji powiem w ten sposób. Polecam wszystkim ten język programowania, mimo że teoretycznie bardzo stary, to dosyć ciekawy i wbrew pozorom dosyć dobrze udokumentowany. Także można sobie ciekawe rzeczy w tym zrobić, głównie bazy danych. To jest taki język dla aplikacji bazodanowych. I w tym sprawdza się naprawdę doskonale. Tutaj kolejna rzecz, którą oferuje jako firma, to jest aplikacja dla mobilnych handlowców. Komunikuje się przez internet z hurtem. Też niestety nie jest open source, bo też nie znalazłem takiego projektu open source, którego można by użyć sensownie do tego, żeby to wykonać. Być może są. Ale ja niestety takich nie znam. Natomiast pod Linuxem oczywiście aplikacja działa w trybie demona. Tutaj wykorzystujemy standardowy stos CP do połączeń i wszystko sobie działa. TeamViewer, o którym mówiłem wcześniej, no niestety nie jest to open source, ale dla użytkownika jest za darmo. Jest pod wersja pod Windows oraz jest wersja pod Linuxem. Ja mając wersję pod Linuxem jestem w stanie łączyć się i do Windowsów, i do Linuxów, i do tam MacOSa, tylko takich systemów nikt z moich klientów nie używa. Z ciekawostek, bo już parokrotnie spotykałem się z takimi stwierdzeniami, że a to chłopie mógłby sobie wziąć jakieś tam VNC czy coś innego. Bo nawet nie znam, po prostu nie znam. Natomiast próbowałem z różnymi VNC, które mają niestety jeden minus. Potrzebują połączenia punkt do punkt, więc jak ktoś jest...
wjeżdża. To jest naprawdę fajne. W każdym razie jest, powiem tak, kiedyś on jeszcze nie działał dobrze na Linuxie, bo klawiatura nie działała w ogóle. Ale potem chłopcy z TeamViewera popracowali i zaczęło działać całkiem sensownie, więc można było tego już używać. Nie wiem, to co mówisz, to aż tak nie wiem. Open source, też tak widziałem, że jest. Działa nieźle. To aż tak nie, potem dowiem się dokładnie co i jak. Okej. Tak trochę na zakończenie, bo delikatnie przyspieszyłem. Mamy 80% rozwiązań open source'owych, 20% rozwiązań komercyjnych. No niestety, nie da się 100% w open source załatwić biznesu. Przynajmniej ja nie potrafię, może ktoś potrafi. Ale tak, żeby dać pełną ofertę dla firmy, żeby klient otrzymał pełne wsparcie i wszystko, co potrzebuje do prowadzenia biznesu, to niestety nie. Przychody. No cóż, 80% przychodów jest nie z aplikacji komercyjnej, wbrew pozorom, tylko 80% przychodów jest z sumy tego. Tak naprawdę większa część przychodów to jest to, że jestem w stanie połączyć jedno z drugim. Bo gdybym miał tylko open source, to nie miałbym możliwości dobrego wejścia do firm handlowych. A gdybym miał tylko rozwiązania komercyjne, to ograniczałbym mnie w innym zakresie, na przykład w takim, że nie znam Windowsów. Może nie na tyle, żeby je super wdrażać. Może musiałbym się liczyć. Ale ja wolę wdrażać rozwiązania open source i Linuxowe. 20% przychodów jest takich, tak, trochę z innej pobocznej działalności, niezwiązanej z wdrożeniem. W każdym razie mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli jesteście w stanie znaleźć sobie jakichś klientów, to można z tego całkiem sensownie żyć. Ja nie powiem, żebym bardzo narzekał, nie powiem, żebym był super bogaty, ale jest ok. Na pewno jest lepiej pod tym względem, że nie muszę rano na 9 wstawić się za biurkiem w pracy, bo w pracy jestem 24 godziny na dobę i po prostu nie wychodzę. Tak? To jest inny minus tego wszystkiego, że niestety w nocy potrafią obudzić o 3 nad ranem, bo hurtownia nagle coś się stało i gwałtulety alarmowe. No, coś za coś. Niemniej jednak te przychody pozwalają mi też na to, że jestem w stanie organizować sobie czas wolny, więc mogę zająć się wolontariatem. Tutaj troszkę kryptoreklamy. Nawiązując do tego, co mówił Bobson. Jestem pięknym przykładem prawie pasożyta. Tak? Biorę z open source dużo, ładuję to razem z oprogramowaniem komercyjnym klientowi, biorę z tego kasę, biorę kasę z tego, że robię wsparcie, że to wszystko działa, że jest ok, że klient jest zadowolony. Tak? I to, co mówił Robert wcześniej, żeby dawać też coś z siebie, do czego gorąco zachęcam wszystkich. Ja osobiście działam w Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jestem wolontariuszem. Działam w takiej części, która nazywa się WIO w Szkole. Zajmujemy się propagowaniem rozwiązań wolnych i otwartych właśnie w szkołach. Żeby dzieci już od początku wiedziały, że nie tylko jest Windows, ale są jeszcze inne systemy i są w ogóle inne rzeczy, że inaczej można pojmować świat. Staram się w miarę możliwości również finansowo wspierać różnego rodzaju projekty. Nie wstydzę się tego. Czasami dam jakąś kasę na coś. Czasami komuś zasponsoruję jakiś sprzęt. Czasami komuś przekażę jakiś sprzęt na przykład za free. Bo wiem, że potrzebuję PC-a do testów i tego, a ja mam trochę takich różnych starszych sprzętów, których już właściwie albo nie użyję, albo no mogę je użyć, albo mogę ich nie użyć. To mogę je również komuś przekazać po prostu zamiast użyć na świetnik. I staram się swój wolny czas przeznaczać na to, żeby właśnie działać w fundacji i dla szkół. Tworzymy taki remix, szkolny remix Ubuntu. Właśnie wykorzystując te doświadczenia, które mam z biznesu, przekładam tam i staramy się zrobić coś, żeby dla szkół dać taki zamiennik dla Windows SBS. Więc można naprawdę parę różnych rzeczy dobrych zrobić. To, co mówił Bobson. Ja do tego również serdecznie wszystkich zachęcam.
jeżeli nie macie pieniędzy, to chociaż poświęćcie swój czas. Być może, nie wiem, ktoś może zrobić jakąś tam tapetkę. Ktoś może coś potestować, ktoś może coś powiedzieć, gdzieś pójść. I w ten sposób można ten ruch open source również wesprzeć. A z tego właśnie, tak jak ja żyję, można sobie czerpać zyski później, bo ktoś inny zrobił coś, z czego my korzystamy. I to w sumie tyle, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że jeśli ktoś myśli o własnej działalności, to te moje parę słów będzie mu przydatne. Czy warto, czy nie warto, musicie ocenić sami. Tutaj ja za nikogo nie będę podejmował żadnych decyzji, ani do niczego namawiał. Są ludzie, którzy wolą pracować u kogoś na etacie i mieć papiery do zaświadczenia o zarobkach. Są ludzie, którzy wolą pracować samodzielnie i wiedzieć, że zarabiają własne pieniądze, ale poświęcają własny czas. No i tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę.